Postanowiłem przejść Green Hell na najwyższym poziomie trudności, którym jest zielone piekło. Bardziej wrodzy przeciwnicy, zwiększone kary za zdrowie psychiczne, wrogie plemiona, drapieżniki i zwiększony spadek substancji odżywczych. Do tego śmierć powoduje utratę gry, więc w tym wyzwaniu nie będę mógł umrzeć ani razu. Jeśli jesteście ciekawi, jak sobie poradzę, to polubcie ten film, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i zapraszam do oglądania. Dzień pierwszy i zaczynamy od samouczka. Wstęp polega na tym, że jesteśmy znanym pisarzem Jake'em Hogginsem, który przypłynął do dżungli ze swoją kobietą Mią w celu przeprowadzenia badań. Jednak ja samouczek już kiedyś przeszedłem, więc teraz mogę go pominąć. Ale spokojnie, jeśli nigdy nie zdarzyło wam się przejść Green Hella, to przy okazji tego filmu i tak wyjaśnię wam fabułę tej gry. Budzimy się półprzytomni, słysząc jedynie głos z krótkofalówki, niestety po chwili tracimy przytomność. Potem jeszcze szybki flashback z przelatującym samolotem, a warto zwrócić uwagę na ten detal, ponieważ później będzie on miał swoje znaczenie w tej historii. W końcu doszedłem do siebie, podniosłem krótkofalówkę i bez skutku próbowałem wezwać pomoc. Od razu ruszyłem nad wodę i zacząłem przetwarzać duże kamienie na mniejsze. I taki protip na początek gry, zaraz obok startu znajdziecie małą, zabarykadowaną jaskinię, ale co ważniejsze, leży tam obsydianowy kamień, który wystarczy połączyć z liną i patykiem i otrzymacie mocny obsydianowy topór na start. Teraz mogłem nascinać zapas patyków oraz dalej bezskutecznie próbować wezwać pomoc przez radio. Znalazłem bananowca z uschniętymi liśćmi i od razu je ściąłem, żeby wykorzystać je później jako rozpałkę. Obok słychać było jakieś gówno muszki i rzeczywiście leżało tam martwe zwierzę, z którego wyciągnąłem czerwie, czyli robaki, które jak się później okaże, jeszcze uratują mi życie. W gęstych zaroślach starałem się nie biegać, a bardziej chodzić i nasłuchiwać, bo możecie nie zdążyć się zatrzymać po namierzeniu jadowitego węża lub pająka. Miałem farta, bo szybko udało mi się znaleźć pierwszą psychotrię, która jest najważniejszym przedmiotem w moim planie ukończenia tego wyzwania. Znalazłem też martwą papugę, od razu wykorzystałem jej pióra do stworzenia kilku pierwszych strzał. Obok znajdowało się też wielkie grube drzewo, a takie zawsze powinny was interesować. Znajdziecie na nim pnącza, które w połączeniu z psychotrią są potrzebne do uważania ayahuaski. Znajdziecie też cenne niebieskie grzyby uzupełniające sporo energii i do tego to doskonałe lekarstwo na pasożyty. Tak oto bez większego problemu dotarłem do pierwszej wioski, a w zwęglonym plecaku znalazłem pierwszą mapę oraz przepis do stworzenia pierwszej ayahuaski. Gdybyście jednak nie znaleźli wcześniej psychotrii, to pierwsza zawsze respi się zaraz obok garnka. Zbudowałem ognisko, rozpaliłem ogień i rozpocząłem gotowanie. Osobiście wolę ogórkową albo pomidorową, ale w tej sytuacji nie mogłem narzekać. Paska wyszła od razu, bo pojawił się dzieciak kubylców, którego zacząłem gonić. Znikąd pojawiły się motyle, a kolory zrobiły się intensywniejsze. Od razu widać, że twórcy gry muszą mieć duże doświadczenie w temacie używek. W każdym razie dobiegliśmy do głazu, który od teraz będzie odblokowany, a my będziemy mogli przejść na drugą stronę mapy. Póki co przeniosłem się jeszcze do 100-milowego lasu, po którego przejściu usłyszałem głos Mii. Ujrzałem wizję agresywnie nastawionych tubylców celujących do mojej kobiety, która przypłynęła tu za pomocą łodzi. Przy okazji możecie podnieść z niej mapę, dzięki której odkryjecie kilka ciekawych lokalizacji. Następnie przenieśliśmy się do wioski kanibali, gdzie Mia już w przyjaźniejszych okolicznościach rozmawiała z miejscowymi, a dzieciaki bawiły się jej krótkofalówką. Kolejne przeniesienie w czasie i tym razem jesteśmy w głównej wiosce, gdzie impreza trwa w najlepsze. A Mia otrzymuje właśnie prezent od ich wodza, jednak zawsze gdy próbuje dotknąć kobiety, te magicznie znikają i nie inaczej stało się tym razem. Chciałem sprawdzić, co to za prezent, niestety właśnie wtedy usłyszałem głos z krótkofalówki i się ocknąłem. Przynajmniej od teraz będziemy mogli rozmawiać przez radio i spróbować dowiedzieć się, w jakim celu Mia rozmawiała z tubylcami i czym był prezent, który miała otrzymać. Na razie jednak zbyt dużo od niej nie wyciągnę, ale przynajmniej w końcu mogłem udać się do drugiej części mapy, gdzie zacznie się najtrudniejszy moment wyzwania. Pora udać się do specjalnej lokacji, w której nafarmię się trochę na start. Przy okazji stworzyłem topór z dwóch kamieni, patyka i liny. Polecam, bo jest znacznie lepszy od zwykłej siekiery z samego patyka i kamienia, a może się przydać chociażby, żeby rzucać nim w przeciwników, a tam gdzie idziemy jest spora szansa na spotkanie tubylców lub drapieżniki. Warto zaznaczyć, że po wypiciu ayahuaski moje statystyki uzupełniły się do 100%, co może się przydać szczególnie jak lubicie grać powoli i budować bazy. Dotarłem do miejsca docelowego, w którym jest obóz handlarzy narkotyków. Znalazłem tutaj przede wszystkim sporo strzał do łuku oraz zapasów żywności. Niestety miałem mega pecha, bo apteczka była pusta. Tym razem nie zdobędę leków, których i tak będę potrzebował do ukończenia gry, ale dlaczego, dowiecie się później.
Znalazłem też kościany nóż przydatny do polowań oraz różne listy przedstawiające wypłaty pracowników czy listy do bliskich. Tutaj na przykład Tiago w liście narzekał, że chce uciec z tego piekła. Niestety, jak się domyślacie, zbytnio mu się to nie udało, bo te strzały, które znalazłem wcześniej w bazie, były wystrzelone przez tubylców. Nie spodobała im się obecność ludzi na ich terenie, więc po prostu postanowili ich zabić. Poza tym i tak warto wpaść do tego obozu, bo odblokujecie tutaj kilka schematów, m.in. filtra na wodę, bez którego nie przetrwacie pierwszej suszy pojawiającej się około 40 dnia. Jakby kogoś interesowało, to tutaj macie też przepis na produkcję kokainy. I to tyle, jeżeli chodzi o tą miejscówkę. Możemy ruszać do kolejnej, nieco mniejszej, położonej nieopodal. Była szansa, że znajdziemy w tamtym obozie maczetę lub siekierę, niestety nic się nie udało, ponieważ w tym survivalu przedmioty mają szansę na pojawienie się w jednej z kilku lokalizacji. Dlatego od razu sprawdziłem mały domek rybaków, zaraz obok którego znalazłem kolejną psychotrię do następnych ajałasek. Sprawdziłem obóz i po raz kolejny nic tutaj nie znalazłem, ale i tak warto było tu przyjść, m.in. dla kolejnego schematu filtra na wodę, czterozębnej włóczni i zapasów pożywienia. Jak nie macie bazy, to możecie też tutaj przyjść, żeby się przespać lub zapisać grę. Ruszamy dalej, od razu na drodze spotkałem pancernika, bez problemu upolowałem go za pomocą łuku. Za pomocą wcześniej podniesionego kościanego noża ściągnąłem jego pancerz, który jest najlepszą zbroją w grze. Wystarczy go połączyć razem z liściem bananowca i dwoma linami. W ten sposób tworzycie jedną z łącznie czterech potrzebnych części pancerza na każdą kończynę, a warto go mieć, bo pomoże wam uniknąć ran i wykrwawienia się podczas walki z przeciwnikiem. W drodze do następnej części fabuły zauważyłem, że coś dużego mignęło mi między drzewami. Nagle wyskoczył na mnie jaguar, którego próbowałem zwanshotować z włóczni w głowę, po czym nie miałem energii, żeby uciekać, więc moją jedyną szansą na przetrwanie było przyjęcie ciosu i wykorzystanie resztki staminy, żeby trafić headshota. W tym momencie czułem, jakby wszechświat się dla mnie zatrzymał w miejscu i trafiłem perfekcyjnego headzika. Jednak to nie koniec problemów, bo zostawił na mnie ranę, powoli się wykrwawiałem, a nigdzie nie mogłem znaleźć rośliny do zabandażowania rany. Przy okazji poszukiwań znalazłem jeepa, pod którym było żarcie, bidon na wodę oraz paliwo potrzebne do przedostania się do następnej lokacji. Dopiero po prawie 5 minutach poszukiwań udało mi się znaleźć liście molinerii, bezpośrednio wytworzyłem z nich bandaże i jak najszybciej założyłem opatrunek. Przy okazji pozdejmowałem pijawki, które przyczepiły się w międzyczasie. Została mi wielka zainfekowana rana. Na początku filmu wspomniałem, że czerwie uratują mi jeszcze życie i to jest właśnie ten moment. Zostawiłem je, żeby pozbyły się infekcji i nie mogłem znaleźć śpiworu w książce, więc postanowiłem przespać się chwilę na ziemi, żeby pozbyć się gorączki. I tu problem, bo przez spanie na ziemi dostałem nowej, kolejnej gorączki. XD. Przespałem się ostatecznie jeszcze raz na ziemi, co poskutkowało nabawieniem się robaka pod skórą. Szybko wytworzyłem igły z kości i pozbyłem się dwóch robaków z mojego ciała, jednak bandaż miałem tylko jeden. Postawiłem wszystko na jedną kartę i spuszowałem fabułę, żeby wypić jak najszybciej ajałaskę i pozbyć się wszystkich dolegliwości, zanim znowu coś zechce mnie zabić. A długo nie trzeba było czekać, bo akurat jak rozmawiałem z Miją, to spotkałem wioskę tubylców. To nie była dobra sytuacja do walki z nimi, więc po prostu stąd uciekłem. Miałem kolejne infekcje, na które nie miałem więcej czerwi. Mój czas się kończył, ale jakoś udało mi się dobiec do windy i wlać wcześniej zebrane paliwo do generatora prądu. Na dole znalazłem nielegalną kopalnię złota i tym razem w apteczce leżały środki przeciwbólowe, ale co ważniejsze, znalazłem tu hak wspinaczkowy potrzebny do wejścia do zaznaczonej na mapie lokacji oraz trochę liści molinerii na nowe bandaże. Odkryłem jeszcze szybko dialog z Miją o odnalezieniu zbiorowej mogiły, w skrócie powiedziała, że się o mnie martwi i tak szczerze sam się o siebie martwiłem, więc z resztkami energii biegłem czym prędzej napić się ajałaski. Po drodze znalazłem jeszcze jakieś czerwie, które znowu kupiły mi trochę czasu. Co ciekawe, znalazłem rozbity samolot i jaskinię, a gdy powiedziałem o tym Mii, ta wydawała się bardzo dokładnie wiedzieć, o który samolot chodzi. I tak, jest to ten sam samolot, który leciał nad nami, gdy budziliśmy się w dżungli na początku gry. Dowiedzieliśmy się też, że najprawdopodobniej ktoś go zestrzelił, więc podsumujmy: tubylcy, jaguary, kosowie narkotykowi i rakiety. Do tego głęboka rana, która mnie wykrwawiała, więc może pora ruszać w dalszą drogę. Przy okazji spotkałem tubylca, którego pokonałem trzema szybkimi strzałami w ciało. Pożyczyłem sobie jego łuk i oskorowałem go dla strzał i ptasich piór na kolejne strzały. Z wodą było już bardzo kiepsko, więc wykorzystałem półki kokosa do zebrania do nich deszczówki.
Po kilku chwilach miałem już połowę nawodnienia i ruszyłem w drogę, bo HP cały czas mi spadało, co możecie zauważyć po czerwonym trójkącie skierowanym w dół, zaraz przy pasku zdrowia. Z problemami, ale znalazłem jaskinię, dzięki której skrótem dotarłem z powrotem na pierwszą część mapy. I może zdrowie jeszcze było w miarę okej, ale pasek staminy wskazywał, że za chwilę padnę nieprzytomny na ziemię. Na resztkach sił udało mi się dotrzeć na wyznaczoną miejscówkę. Wtedy zorientowałem się, że nie będę miał nawet energii na rozpalenie ogniska. Przespałem się więc szybko na ziemi, dostałem gorączki, zostało mi 3 HP, a bicie serca postaci czułem aż u siebie przed komputerem. Dosłownie w ostatnim momencie starczyło mi energii na rozpalenie ogniska i przyrządzenie zupy, zanim bym zginął i stracił ten świat raz na zawsze. Standardowo pobiegłem za plemiennym dzieciakiem, który odblokował przed nami kolejną część mapy. Kręcenie się w głowie, dużo kolorów i kamienie, które dosłownie same wyrastają mi pod nogami. Przynajmniej do czasu, aż spadłem w jakąś przepaść i znowu pojawiłem się w jakimś dziwnym wymiarze. Znalazłem tu m.in. masę notatek na temat dżungli, z których wynika, że bohater miał doskonale ją zbadaną, jak i rytuały tubylców. W następnym pomieszczeniu znalazłem książkę napisaną właśnie przez Jake'a o tytule Spirits of Amazonia, czyli Duchy Amazonii, tak jak nazywa się DLC do tej gry, opowiadające o wydarzeniach przed wątkiem fabularnym. Co gorsza, pod koniec wizji dowiedzieliśmy się, że choroba mi jest bardzo poważna, a karta pacjenta obok niej pochodziła z oddziału onkologicznego, rozpoznano u niej nowotwór lewego płuca z przerzutami oraz inne choroby współistniejące. Wyruszyłem do nowo odblokowanej części dżungli. Tam spotkałem pierwszego krokodyla, jest on bardzo powolny, bez problemu pokonacie go za pomocą dwóch celnych strzałów z łuku, randomowy kokos i kolejne czerwie z trupa na wszelki wypadek. A teraz pokażę wam wyspę Anakondy, która jest idealnym i praktycznie gotowym miejscem na bazę. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego akurat wyspa Anakondy, no to tutaj macie odpowiedź. Przy okazji znalazłem maczetę, dobrze się składa, bo to chyba najlepsza albo druga najlepsza broń w całej grze. Znalazłem też kolejne cenne lekarstwa i upchałem resztę miejsca w plecaku jedzeniem. Znalazłem rysunek przedstawiający wyspę i samolot lecący na wschód. Jest to wskazówka, w którą stronę powinniśmy się udać i tak też właśnie zrobiłem. Przy wyjściu uważajcie, bo jedynym minusem tego miejsca są krokodyle na brzegu i od czasu do czasu właśnie z tej strony możecie spotkać wielkiego kota. Podoba mi się możliwość rozmowy przez krótkofalówkę podczas przemierzania dżungli, zabija nudę podczas wykonywania monotonnych czynności i przy okazji daje poznać nam więcej faktów na temat tubylców i celu naszej podróży. Dotarłem do kolejnego miejsca wymagającego haka do wspinaczki. Na górze była tylko mała pusta jaskinia, w sumie dobra miejscówka na zbudowanie bezpiecznej bazy. Ale ja od razu poszedłem piętro wyżej i znalazłem kolejną psychotrię. Teraz mam już zapas, który spokojnie wystarczy mi do końca gry. Dla pewności wykorzystałem kilka zebranych kości do stworzenia kolejnej części pancerza. I tak mi brakowało jeszcze dwóch części, ale stwierdziłem, że mi się już nie chce, jakoś sobie bez nich poradzę. Dotarłem na lotnisko i od razu naprawiłem przecięty kabel, zacząłem od splądrowania chaty i na szczęście tym razem znalazłem lekarstwa w apteczce. Poza tym nie znalazłem zbytnio nic ciekawego i poszedłem wezwać pomoc przy użyciu radiostacji. Udało się i ktoś odpowiedział na moje wezwanie, nawet poznał bohatera po jego nazwisku, Jake Hoggins. Co nie wydawało się jednak pomóc, bo rozmówca przyciągał rozmowę i kazał czekać na pomoc. W każdym razie liczy się to, że w napływie wściekłości Jake uderzył w stół, z którego wyleciał bardzo ważny klucz. Dzięki niemu mogę otworzyć kłódkę i zebrać z magazynu sprzęt wspinaczkowy potrzebny do następnej lokacji. Obok znajdowała się dziwna notatka z miejscami pasażera, na której widniało nazwisko głównego bohatera, ale zwróćcie uwagę, że nie widać na nim imienia Mii. Oraz mapa do poprzedniej części dżungli z wyspą Anakondy. Teraz muszę iść do następnego garnka z ayahuaską, ale najpierw szybko się prześpię, żeby uzupełnić staminę w razie walki. Zjem trochę jedzenia, żeby chłop mi nie jęczał i możemy ruszać w drogę. Daleko iść nie trzeba było, ale zawsze pamiętajcie schodzić na dół za pomocą sprzętu wspinaczkowego. Kiedyś próbowałem zeskoczyć do wody, co skończyło się dla mnie śmiercią, zanim jeszcze zdążyłem do niej wpaść. Na dole znajduje się sprzęt do nurkowania, z którego od razu skorzystałem. Droga jest prosta, wystarczy płynąć wzdłuż poprowadzonego pod wodą kabla i po minucie wypływacie po drugiej stronie gór.
Powoli zszedłem na dół do kolejnego miejsca wspinaczkowego. Na dole droga prosta, wychodzicie z jaskini i udajecie się cały czas przed siebie. Zgarniam liście na bandaże, szybka walka z krokodylem, który nie jest jakoś specjalnie trudny, jeśli macie plemienny łuk i spory zapas strzał. Wagnami przez kilka minut przed siebie, bo właśnie tam znajduje się wysepka do kolejnego rytuału. Standardowo szybkie ognisko, rozpalamy ogień. Składniki zbierałem wcześniej, więc teraz nie muszę się męczyć z szukaniem ich po okolicy i możemy zaczynać tripa. Tym razem poza kolorami wyskoczyły węże wijące się wokół kłody. Bardzo fajny pomysł, tylko szkoda, że tu są takie realistyczne, a w trakcie rozgrywki stoją w jednej pozycji i się nie ruszają. W każdym razie dzieciak zaprowadził mnie do kolejnego miejsca, którego wrota się odblokowały, a ja przeniosłem się do szpitala, gdzie dowiedziałem się jeszcze więcej o chorobie Mii. Była bardzo załamana i straciła chęci do życia. Co dziwne, na łóżku znalazłem kartę pacjenta wskazującą na to, że badania nie wykazywały nowotworu ani innych chorób czy powikłań. Zdradzę wam, że jest to wskazówka dotycząca wyboru zakończenia gry. Na ścianie zobaczyłem też artykuły chwalące rewolucjonizujący lek, który odmieni historię ludzkości. Lek stworzony właśnie dzięki odkryciu niechorujących tubylców właśnie przez Jake'a Hogginsa. Rzeczywistość zweryfikowała jednak nadzieję ludzi, bo w kolejnych artykułach czytamy o zachorowaniach i epidemii nieznanego wirusa, którą ciężko jest powstrzymać. A jest to gra z 2018 roku, więc możemy powiedzieć, że w jakiś sposób udało jej się przewidzieć wydarzenia z 2020. W następnej scenie widzimy ludzi, którzy wdarli się z koparkami i swoim sprzętem do dżungli. Co oczywiście nie spodobało się tubylcom, do których należał ten teren, i zaczęli walczyć o swój dom. Później znajdujemy się w Brazylii, gdzie widzimy stosy trupów spowodowanych wirusem, którego Jake przywiózł razem z cudownym lekarstwem od tubylców. Bohater poślizguje się i wpada na trupy, co może być sugestią, że on również zginie, tak samo jak reszta zarażonych. Na szczęście sen się skończył, a my znajdujemy się w jaskini z pistoletem hakowym, pozwalającym dostać się do jeszcze wyżej położonych lokacji. Najpierw muszę udać się jednak do ściśle tajnego miejsca, żeby przyrządzić lekarstwo ratujące ludzkość. Wojskowe namioty zostawione przez badaczy przeprowadzających eksperymenty na miejscowych plemieniach. Zebrałem kilka przydatnych rzeczy, które po sobie zostawili, a nawet mapę do kolejnej lokalizacji, ale mi nie będzie potrzebna, bo jak pewnie zauważyliście, znam wszystkie lokacje na pamięć. Ruszyłem na poszukiwania niebieskiej żaby, która będzie potrzebna do uratowania ludzkości. Zajęło mi to kilka dobrych minut, ale w końcu ją znalazłem i od razu podniosłem. Teraz przydadzą mi się wcześniej zebrane leki, bo dotknięcie żaby spowodowało u mnie gorączkę i truciznę aż 5. poziomu, która bez nich zabiłaby mnie bardzo szybko. Udałem się do drugiego z żołnierskich namiotów, który służył do przeprowadzania badań. W środku znalazłem list z instrukcją mówiącą, że do przeprowadzenia badania potrzebne są próbki dwóch różnych okazów. Próbkę zainfekowanej krwi znalazłem w lodówce i włożyłem ją do urządzenia. Następnie dodałem jedną z najbardziej trujących żab na świecie. Kto by się spodziewał, udało mi się znaleźć lekarstwo. Chciałem o tym powiedzieć mi, ta jednak nie odpowiadała na moje wołania. Udamy się więc do miejsca, w którym wypiję ostatnią ayahuaskę przed wyborem zakończenia gry. Teraz przyda mi się hak wspinaczkowy, dzięki któremu mogę przedostać się na skróty pomiędzy wieloma częściami mapy. Przy okazji znalazłem obozowisko wyglądające, jakby ktoś się napadł i obrabował, a w środku i tak nie znalazłem żadnych przedmiotów. W końcu znalazłem za to przejście w jaskini na drugą stronę gór, gdzie znajduje się główna wioska, ale ją możecie znać, bo byłem w niej już podczas jednej z wizji po wypiciu ayahuaski. Nie znalazłem Mii, więc jedyne co mi pozostało to rozpalić ognisko i napić się czegoś dobrego, najlepiej miejscowego specjału. I pomogło, w końcu nasza kobieta się pojawiła, chociaż czuć depresyjną atmosferę dookoła. Przenieśliśmy się do pokoju, w którym mówiła, że lekarstwo Jake'a ją wyleczyło i znowu mogła normalnie żyć. Ale czuję, że objawy wracają, a ceną za stworzenie tego cudownego lekarstwa było zarażenie wirusem z dżungli całej ludzkości. Wirus zabija wyłącznie cywilizowanych ludzi, bo tubylcy szczepili się na niego za pomocą niewielkiej ilości jadu niebieskiej żaby. Następnie widzimy skutki sprowadzenia cywilizacji na brazylijskie lasy. Działania Jake'a spowodowały śmierć masy członków plemienia oraz osierocone dzieci. Ale to, co jest dla Jake'a najistotniejsze, to zdrowie Mii, którą w następnej scenie widzimy w szpitalu, włożoną do jakiegoś inkubatora. I mamy do wyboru: wybrać lekarstwo i uratować Miję, czyli dobre zakończenie gry, lub wybrać drugą opcję z brakiem lekarstwa i złym zakończeniem. Ja zdecydowałem się na dobre zakończenie, paska się skończyła, a ja wróciłem z powrotem do głównej wioski. Następnym zadaniem było dostanie się na lotnisko, ale nie musiałem wracać całej drogi pieszo,
bo po chwili gra po prostu przyniosła mnie na miejsce. Jeszcze raz wezwałem pomoc przy pomocy radia, która jak usłyszała, że znalazłem lekarstwo na koronawirusa, to od razu zaczęła się głupio tłumaczyć i wysłała po mnie samolot. Na końcu siedzimy z Miją na ganku i rozmawiamy w oczekiwaniu na pomoc. Jednak prawdziwa Mia tak naprawdę leży w szpitalu, a to jest tylko jej odzwierciedlenie w naszej głowie, wywołane halucynacjami po wybiciu pierwszej ayahuaski. Zresztą ciężko się dziwić chłopowi, że ma schizy, skoro wypił jakieś 5 ayahuasek w ciągu 2 godzin. No ale komu by nie odwaliło po takiej dawce? Jak się ze mną zgadzacie, to upewnijcie się, że zasubskrybowaliście kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I zapraszam do sprawdzenia najnowszego filmu, w którym przechodzę Sons of the Forest za pomocą samej włóczni.